Siemanko, witajcie w kolejnym dniu. No jesteśmy już w Pomorskim. Sebastian zbierał tutaj to pole wczoraj, 5 hektarów. No zebrał chyba tam do 22, niespełna. Wszystko aż tutaj do tego momentu. Tu została taka góreczka, pod którą jest bardzo dużo kamieni, na której jest bardzo dużo kamieni. No i miał też problem właśnie zebrać to. No i mówi, że w nocy tego już nie będzie zbierał. No i zjechaliśmy, zostawiliśmy sprzęt na noc i przyjechaliśmy dzisiaj rano. No i będziemy coś próbować. No zobacz, no jest spory spad. I kamienia naprawdę ogrom. Nie wiem, moim zdaniem powinniśmy to robić w poprzek. Zaraz zobaczymy, jaki pomysł będzie miał Sebastian. Chyba by było najbezpieczniej. No, zrobił tam dwie kupy z kamieniami z tego pola. Jedna jest tu, druga jest z tamtej strony, sporo większa. Jakieś korzenie się trafiły. Bo trochę tego jest. No i akurat wjechał sobie w poprzeczniach, co tam wczoraj pozostawiał. Przejechał od razu na starcie. No i niby popadało troszkę ziemi tej. Widać, że wpadło, ale malutko. Także jakoś tam ciężkie warunki nie są. Jedynie dostaję tam informację z zachodnio pomorskiego, że spadło około 20 litrów, więc może być problem ze zbieraniem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zakamienione, że cały czas cegła stają, no nie da się tego przerwać. No i zbieramy jednak w poprzek tą górkę. Już jesteśmy na tym skłonie największym. No jest naprawdę rzeźnia. Sporo kamienia jeszcze zostaje za nami. Maszyna nie daje rady tego wybrać, chociaż jedziemy bardzo powoli. Nie wiem, czy to kamera odda, no ale tu jest kamień na kamieniu. Taka żwirówka typowa. No zaraz wam tam podejdę nas
na skarpie takiej małej pokażę, jak to wygląda dokładnie. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda przy drzewach. Jest odkrojona ziemia, to mnóstwo kamienia, naprawdę bardzo dużo. I jak rozmawialiśmy z gospodarzem, no to on tak na tych kaszubach już tutaj jest, wszędzie jest kamień, wszędzie taka pagórkowate pola. Tak to wygląda. Sypanko. Ja podejdę może tam do kupy. Zobaczcie jeszcze, ile kamienia się wyciąga na poprzeczniak do późniejszego zgarnięcia. No naprawdę jest tutaj tyle kamieni, że nie można nawet się zagłębić w ziemię, pomimo tego, że pole było wzruszone. No i kupka rośnie powoli. No, do śniadania wszystko szło dobrze, a po śniadaniu zobaczcie, tam nam się kamień wciął i zrzucił łańcuch z koła aż. No i się męczymy teraz, żeby to powrócić. Trochę ten kamień tam wybiliśmy, ale jest ciężka sprawa, zobaczcie, jak się łańcuch napiął. Sprzęgło staje, nic się nie da ruszyć, także próbujemy dalej zbić ten łańcuch jakoś na koło może. Thank you.
pogoda. Rozpoczęliśmy przed chwilą zbieranie po serwisie. Zobaczcie, jak się elegancko Valtra zapadła po raz kolejny na polu. Nie było za bardzo widać, tu przejechaliśmy w sumie dwa razy już normalnie. No i niestety maszyna siedzi, gospodarz zaraz przyjedzie Valtrą T144, Bofendem, takim małym farmerem 207 próbowaliśmy, ale nic nie szło, więc zobaczymy. No i ciągniemy T144.